22 kwietnia, poniedziałek z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Pan Jezus dzisiaj wyraźnie w Ewangelii mówi, że jest bramą owiec. Ja jestem bramą owiec. Jeżeli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Pan Jezus po raz kolejny pokazuje nam ten obraz owiec i jego jako dobrego pasterza. Wiemy, że były czasy, kiedy wypasano owce gdzieś właśnie na łąkach, na halach. I było to zajęcie, czy górali, czy wtedy, w tych czasach, tam mieszkających ludzi. I każdy z nich wiedział, co to znaczy być dobrym pasterzem. Każdy z nich wiedział, jak wykonywać swoją pracę, będąc odpowiedzialnym. Pasterz wprowadzał swoje owce przez bramę, ale zanim je wprowadził, to sam pierwszy musiał przejść przez tą bramę do zagrody, aby je zabrać stamtąd i poprowadzić. I Jezus to uczynił, pokazał nam swoim życiem. I my mamy iść za Jezusem, który właśnie jest tą bramą, która przeprowadzi nas. Jest tym pasterzem, który przez siebie, przez swoją śmierć przeprowadzi nas na te pastwiska w niebie. Ja jestem bramą owiec. Jezus zaznacza, byli przede mną inni, którzy byli fałszywymi pasterzami. I ich dzisiaj też nie brakuje. Którzy krytykują Kościół, krytykują nauczanie, zasady życia moralnego i mówią, życie ma być inne, to nie te czasy. To są fałszywi pasterze, którzy chcą, abyśmy pogubili się, aby wilk wkradł się do zagrody i porwał te owce, które są słabe. Kto ma silną wiarę, ten wytrwa przy dobrym pasterzu. A kto ma słabą wiarę, szybko ulegnie pokusom tego świata. Być blisko pasterza, być blisko Jezusa, słuchać Jezusa, iść za Jezusem, być blisko Niego. On nas prowadzi. On jest bramą, która prowadzi nas do szczęścia, do nieba, do świętości. Owce słuchają swojego pasterza. Papież Benedykt XVI powiedział, że
Prawdziwy właściciel to ten, kto jest odpowiedzialny za to, co otrzymał. To jest dobry pasterz. A rozbójnik jest ten, komu nie zależy, że czyni wszystko tylko dla zysku, dla samego siebie, dla swojego egoizmu. Jezus był dobrym pasterzem, bo On troszczył się o nas. Jezusowi nie zależało na sobie, bo On był Bogiem, ale Mu zależało na nas. Dlatego pokazał to na krzyżu. Pozwolił przybić się do krzyża. Oddał swoje życie za owce, abyśmy my dzisiaj mieli życie. Pójść za Chrystusem, pójść z Chrystusem, to przez Chrystusa, który jest bramą, wejść do wieczności. I tego wam życzę. Abyście krocząc przez swoje życie z Jezusem, dotarli kiedyś wspólnie razem, abyśmy mogli spotkać się na tych łąkach w niebie, gdzie tam będzie radość, szczęście, gdzie będziemy zawsze przy dobrym pasterzu i żadne niebezpieczeństwo, żadne zło nie będzie nam groziło. Na to wspólne wędrowanie z Chrystusem serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia. Do zobaczenia już jutro.